Bardzo często niewłaściwie interpretujemy miłość. Dlaczego na przykład rodzice pozwalają na podanie swemu dziecku bolesnego zastrzyku w czasie choroby? Oni dobrze wiedzą, że jest to konieczne. Chociaż dla dziecka jest to nieprzyjemne i bolesne. Gdyby dziecko potrafiło odczytać myśli ojca i matki, wtedy ból związany z przyjęciem tego zastrzyku na pewno byłby o wiele mniejszy. Tak samo jest w przypadku akceptacji naszego wychowywania ze strony ojca. Gdybyśmy zawsze o tym myśleli, z łatwością znieślibyśmy wszystko, co on na nas wkłada. Jeśli widzimy jakieś dziecko Boże, bądź jakiegoś wiernego sługę Pana, cierpiących latami z powodu ciężkich chorób, zadajemy pytanie, dlaczego? Być może także chory pyta, dlaczego muszę tak cierpieć? Czyż taka może być miłość? Czy to jest pełna miłości opieka ojca? Lecz wiara wtedy odpowiada, tak, to wszystko jest miłością. Ja wiem, że te przemijające cierpienia obdarowują mnie wiecznym błogosławieństwem. Wiem, że boska miłość szuka tylko tego, co dla mnie najlepsze. Gdy zauważymy we wszystkim miłującą rękę naszego Boga i ślady Jego wierności i opieki, będziemy w stanie przezwyciężyć utrapienia i uwielbić Boga. W pozostałych wierszach naszego rozdziału ten wierny sługa z miłością zwraca się do sumień swoich słuchaczy i przedstawia im konieczność bezwarunkowego posłuszeństwa. Jeśli przypomina im żelazny piec Egiptu, z którego Pan wybawił ich w swojej łasce, jeśli zatrzymuje się przy potężnych znakach i cudach, które Bóg uczynił, jeśli kieruje ich wzrok na chwałę ziemi, do której mieli wejść, jeśli w końcu opisuje cudowne Boże prowadzenie w czasie podróży pustynnej, to dzieje się to wszystko tylko w tym celu, aby uzasadnić prawa Pana do ich posłuszeństwa. Opis przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miał służyć do tego, by spowodować w ich sercach całkowite oddanie się swemu Zbawicielowi. Oni naprawdę mieli wszelki powód do posłuszeństwa. Takie spojrzenie na ich historię od początku do końca rzeczywiście mogło nadać tym napomnieniom i ostrzeżeniom przekonywującą moc. Szczególnie poważne są wersety 23 do 28. Niebo i ziemia wzywane są jako świadkowie. Jednakże Izraelici bardzo szybko o wszystkim całkowicie zapomnieli. Dokładnie też wypełniły się zapowiedziane sądy nad ludem. Niech Bogu będą dzięki, że jest jeszcze jaśniejsza strona tego ciemnego obrazu i Mojżesz usilnie stara się, aby przedstawić ją ludowi, gdy mówi: i będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeśli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Jakaż łaska! Gdy znajdziesz się w niewoli, to jest czas, w którym poznajemy, kim jest Bóg, i spotka cię to wszystko u kresu dni. Nawrócisz się, albo właściwie zawrócisz, do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał głosu Jego, gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł. Wersety 29 do 31. Bóg pozwala nam tutaj spojrzeć w przyszłość Izraela. Pokazuje ich odejście od Niego i następujące po tym rozproszenie między narodami. Koniec ich politycznej samodzielności oraz utrata ich narodowego znaczenia. Lecz jest coś, co jest ponad tymi błędami i grzechami, ponad zepsuciem i sądem. Gdy spojrzymy na koniec smutnej historii Izraela, widzimy dzisiaj znów łaskę.
dobroć i wierność Pana, Boga ich ojców. Możemy patrzeć na Boże drogi ze swoim ziemskim ludem z dwóch stron. Ze strony historycznej i strony proroczej. Historia pokazuje całkowity upadek tego narodu, proroctwo natomiast rozwija wspaniałe odnowienie. Przeszłość Izraela jest ciemna i smutna z powodu zachowania człowieka. Ta historia wyraźnie pokazuje, czym jest człowiek. Proroctwa z kolei pokazują nam działanie Boże. Jeśli te dwa aspekty będziemy mieli na uwadze, zrozumiemy historię tego narodu. Zwróćmy teraz uwagę, jak trafnie przedstawiona jest przeszłość Izraela w tych kilku słowach. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go do gniewu. Werset 25. Tutaj w jednym zdaniu ujęta jest cała historia Izraela. Oni uczynili to, co jest złe w oczach Pana i Boga, pobudzając go do gniewu. To jedno słowo, złe, zawiera wszystko, począwszy od złotego cielca przy górze Choreb, aż do krzyża Golgoty. Jak okrutnie wypełniło się przekleństwo Pana, Izrael jest trwałym pomnikiem niezmiennej prawdy Bożej. Nie przeminęła ani jedna kreseczka tego, co Bóg do nich powiedział. Lud został wypędzony z ziemi, do której niegdyś przeprawili się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Ich dni nie zostały przedłużone, lecz ucięte. Pan ich rozproszył między ludami i pozostali tylko nieliczną garstką wśród narodów, wśród których Pan ich postawił. Nastąpiło dokładne wypełnienie proroctwa. Przeszłość i teraźniejszość Izraela jednoznacznie potwierdza prawdę Słowa Bożego. A jeśli tak się stało w stosunku do przeszłości i teraźniejszości, to czy inna zasada miałaby obowiązywać na przyszłość Izraela? Zarówno biblijna historia, jak i biblijne proroctwa zostały dane przez tego samego Ducha. Tak jak historia Izraela opowiada nam o jego grzechu i rozproszeniu, tak prorocy przepowiadają o pokucie i odnowieniu ludu. Tak jak niezaprzeczalne jest, że Izrael wtedy zgrzeszył i teraz jest rozproszony, tak samo pewne jest, że w przyszłości będzie pokutował i dozna duchowej odnowy. Poza Jonaszem, który miał zadanie tylko wobec narodów, wszyscy prorocy od Izajasza aż do Malachiasza przepowiedzieli wspaniałą przyszłość ludu izraelskiego. Zwróćmy szczególną uwagę na ostatnie rozdziały proroka Izajasza. Tam znajdujemy bardzo dokładny opis tego, co apostoł Paweł wyraża słowami. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Rzymian 11, rozdział 26, werset. Również nauka Nowego Testamentu jest całkowicie zgodna z wypowiedziami proroków. Jeżeli ktoś wątpi w prawdę o odnowieniu Izraela w ziemi palestyńskiej i w jego przyszłe błogosławieństwo pod rządami Mesjasza, ten podważa świadectwo apostołów i proroków, którzy mówili i pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Czy prawdziwy chrześcijanin mógłby wątpić w tak wyraźną prawdę? Tak, coś takiego się zdarza. Często Boże obietnice dane starotestamentowym przodkom odnoszą się do Kościoła, lecz nie można ich przypisać komu innemu, jak tylko tym, którym zostały dane. Możemy cieszyć się z tych obietnic i również czerpać z nich pokrzepienie i pocieszenie. Ale
To jest coś innego niż zastosowanie proroctw i obietnic na Kościół lub wierzących czasu nowotestamentowego. Są to proroctwa i obietnice, które według jednoznacznych pouczeń Pisma odnoszą się tylko do Izraela, potomstwa Abrahama według ciała. Możemy się cieszyć z tych obietnic i również czerpać z nich pocieszenie i pocieszenie, ale to jest coś innego niż zastosowanie proroctw i obietnic na Kościół lub wierzących czasu nowotestamentowego. Są to proroctwa i obietnice, które według jednoznacznych pouczeń Pisma odnoszą się tylko do Izraela, potomstwa Abrahama według ciała. Przeniesienie ich na Kościół jest przeciwne Bożym planom. Chociaż większość chrześcijan zna słowa apostoła z listu do Rzymian 11, jednak są one mało rozumiane. Mówiąc o drzewie oliwnym, Paweł mówi, ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Tutaj musimy zwrócić jeszcze uwagę na różnicę między pełnią pogan w Rzymian 11 rozdział, a pełnią czasu pogan z Łukasza 21-24. Pełnia lub pełna liczba pogan to są ci, którzy są zbierani w chrześcijaństwie i przyłączani przez Boga do jego kościoła. Wyraz czasy pogan natomiast oznacza supremację, władzę pogan, która zaczęła się od Nebukadnezara i trwać będzie aż do czasu, gdy kamień oderwany bez udziału rąk rozbije z wielką mocą olbrzymi posąg opisany w Księdze Daniela 2 rozdział. Innymi słowy, kiedy Pan Jezus przyjdzie w chwale, dokona sądu nad narodami, które zwróciły się przeciwko Niemu. Psalm 2. Ponownie zawiąże relację z ludem izraelskim i wprowadzi go w błogosławieństwa tysiącletniego Królestwa Pokoju. Widzimy to w Księdze Daniela, 2 rozdział. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże, bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albo ażeby i oni miłosierdzia dostąpili. Nie ma tu słowa teraz.
zostało dodane przez tłumaczy z Towarzystwa Biblijnego. To znaczy, że nie zostaną ułaskawieni z powodu zakonu lub cielesnego pochodzenia, lecz po prostu dlatego, że taka jest nieograniczona łaska. Zostaną więc ułaskawieni tak samo jak poganie, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Rzymian 11, rozdział 23-32 werset. Tutaj kończy się część listu, w którym apostoł przekazał boskie tajemnice dotyczące Izraela. Przeogromne uczucia swojego serca wyraża wspaniałymi słowami o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, albowiem z Niego jako źródła i przez Niego jako kanału i ku Niemu jako przedmiocie jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Rzymian 11, rozdział 33 do 36 wersetu. Ten fragment, jak i całe Pismo Święte, jest całkowicie zgodne z pouczeniami 4 rozdziału naszej 5 Księgi Mojżeszowej. Dzisiejszy stan Izraela jest następstwem jego niewiary. Lecz jego przyszła chwała będzie owocem bogatej, nieograniczonej łaski Bożej. W następnych wersetach 4 rozdziału, to znaczy 31 do 36, przedstawiony jest cel Bożego postępowania z Izraelem. Ten naród miał poznać, że Pan jest jedynym prawdziwym i żywym Bogiem i że nikogo nie mogło być oprócz Niego. Pragnieniem Bożym jest, aby Izrael był dla Niego świadectwem na ziemi. Tak z pewnością kiedyś jeszcze będzie. Nic nie może Bogu przeszkodzić w tym, aby wypełniły się Jego postanowienia. Jego przymierze jest mocne na wieki. Izrael będzie w przyszłości błogosławionym i skutecznym świadectwem na ziemi i kanałem obfitych błogosławieństw dla narodów. Pan w tym względzie dał swoje słowo jako rękojmię i żadna moc na niebie i na ziemi nie może mu przeszkodzić, aby wypełnił wszystko, co przepowiedział. Jego chwała jest ściśle związana z przyszłym błogosławieństwem Izraela. Gdyby cokolwiek z tego, co przepowiedział, się nie wypełniło, byłby znieważony, a dla jego nieprzyjaciół byłoby to okazją, aby mu bluźnić. W tym rozdziale jest jeszcze inna bardzo interesująca prawda. Nie tylko chwała Pana jest powiązana z odnowieniem i błogosławieństwem ludu izraelskiego, lecz również Jego miłość, co można zobaczyć w następujących słowach. A ponieważ umiłował Twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził Cię wielką swoją mocą z Egiptu, aby wypędzić przed Tobą narody większe i mocniejsze od Ciebie, a Ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj, wersety 37-38. Tak więc prawda Słowa Bożego, chwała Jego imienia i Jego miłość jest czynna w Jego postępowaniu z potomstwem Abrahama. Chociaż Izrael złamał Jego zakon, zgardził Jego łaską, odrzucił Jego proroków, ukrzyżował Jego Syna i sprzeciwiał się Jego Duchowi, został wypędzony z Kanaanu, jest rozproszony po całej ziemi i musi przejść przez dotychczas niezaistniałe utrapienia, to jednak Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba uwielbi swoje imię w przyszłej historii swojego ziemskiego ludu. On także wypełni swoje słowo i objawi swoją niezmienną miłość. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi, w dole. Nie ma innego. Przestrzegaj zatem ustaw Jego i przykazań, które ja Tobie dziś nakazuję, aby dobrze było Tobie i Twoim synom po Tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Twój Bóg, daje Ci po wszystkie dni.
wersety 39 do 40. Widzimy tutaj, że Boże wymagania dotyczące posłuszeństwa ich serc opierają się na tym, w jaki sposób Bóg objawił się swemu ludowi. Oni byli zobowiązani być posłusznymi mimo wszystkich sprzeciwiających się myśli, które mogły powstać w ich sercu. Ten Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu mocną ręką i z podniesionym ramieniem i który utorował im drogę przez falę Morza Czerwonego, który posłał im chleb z nieba i wydobył dla nich wodę ze skały, wszystko po to, by uwielbić swoje imię i dlatego, że miłował ich ojców. Ten Bóg z pewnością miał prawo wymagać, aby z całego serca byli mu posłuszni. Tym bardziej dotyczy to również i nas. Zawsze myślmy o tym, że nie należymy do siebie, lecz zostaliśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa. Czy dążymy do tego, aby żyć dla Niego? Czy uwielbienie dla Niego jest najważniejszym celem naszych serc? Czy Jego miłość jest tym, co nas motywuje? Albo może żyjemy dla siebie? Dążymy do tego, by w tym świecie, który odrzucił i ukrzyżował naszego Pana i Zbawiciela, osiągnąć jak najwięcej? Czy tylko dążymy do tego, aby zarabiać pieniądze? Miłujemy pieniądze z powodu tego, czym są i z powodu rzeczy, które możemy za nie kupić? Czy pieniądze decydują o naszym postępowaniu? Być może staramy się, aby mieć szanowane stanowisko w tym świecie dla nas lub naszych dzieci? Z wszelką powagą sprawdźmy nasze serca w obecności Bożej i w świetle Jego prawdy, jakie są nasze cele. Co w naszym życiu jest ważne? Co decyduje o naszym postępowaniu? Do czego jesteśmy przywiązani i czego pragną nasze serca? Są to pytania badające nasze serca. Nie unikajmy odpowiedzi na nie. Chciejmy odpowiedzieć na nie w świetle sądowej stolicy Chrystusowej. Nasz czas został nam darowany przez kogoś, który przedstawia ludzi i ich problemy tak, jak one rzeczywiście wyglądają. Drugi list do Tymoteusza nakreśla bardzo ciemny obraz stanu chrześcijańskiego wyznania. W naszym czasie. Tak jak w pierwszym liście do Tymoteusza 4 spotykamy się z zabobonem, tak tutaj zauważamy jaskrawą postać niewiary. Obydwa elementy są dzisiaj wokół nas widoczne, ale niewiara będzie wkrótce dominować, gdyż w straszny sposób jest jej coraz więcej. Dzisiaj nawet chrześcijańscy nauczyciele nie boją się atakować fundamentów chrześcijaństwa. Niektórzy są nawet zuchwali do tego stopnia, że powątpiewają w autentyczność pięcioksięgu Mojżesza i w tym całej Biblii, gdyż całą pewnością, jeśli pięcioksiąg nie jest natchniony, wtedy przewraca się cała budowla Pisma Świętego. Pisma Mojżesza są tak ściśle związane z pozostałymi częściami boskiej księgi, że jeśli ktoś je znieważa, wszystko traci wartość. Jeżeli Mojżesz, sługa Boży, nie był natchniony przez Ducha Świętego, aby napisać pierwsze pięć ksiąg Biblii, wtedy nie mamy fundamentu naszej wiary. Wszelki boski autorytet znika i nie mamy niczego, na czym moglibyśmy budować. Filary chrześcijaństwa są wtedy zburzone, a nasza droga prowadzi do beznadziejnej gmatwaniny. Sam środek sprzeciwiających się zdań, niewierzących uczonych, którzy przeczą ich natchnieniu. Czy to wydaje ci się zbyt skrajne, mój słuchaczu, czy myślisz, że można wierzyć tym, którzy przeczą natchnieniu pięciu ksiąg mojżeszowych,
i równocześnie trzymać się boskiego natchnienia psalmów, proroków i Nowego Testamentu, Pan Jezus powiedział do Żydów: nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Jana 5:45-47. Jak dobitne są te słowa. Kto nie wierzy w pisma mojżeszowe, ten również nie wierzy w słowo Chrystusa i zatem nie może mieć wiary pochodzącej od Boga. Ktoś taki wcale nie jest chrześcijaninem. Lecz istnieją jeszcze inne miejsca, które wyraźnie udowadniają boskie natchnienie tych pięciu ksiąg. Myślę o miejscu, gdy zmartwychwstały Zbawiciel napomina dwóch uczniów w drodze do Emaus: o głupi albo nierozumni i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały i począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A do 11 i tych, którzy byli wtedy przy nim, rzekł: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Łukasza, 24 rozdział, 25 do 27 wersetu i werset 44. Widzimy więc, że Pan Jezus w jednoznaczny sposób uznaje zakon jako część całego natchnionego kanonu i tak mocno łączy go z wszystkimi innymi częściami boskiej księgi, że jest niemożliwe, by wątpić w autentyczność jednej części bez równoczesnego przeczenia natchnieniu całości. Jeśli Mojżesz już nie jest godny zaufania, to prorocy i psalmy również nie są tego godni. Oni stanowią jedność. Lecz to jeszcze nie wszystko. Albo musimy uznać boskie pochodzenie pięciu ksiąg mojżeszowych, albo myśleć, że Pan Jezus potwierdził swoim autorytetem zdanie z nieautentycznego kawałka pisma. Między tymi dwoma możliwościami nie ma drogi pośredniej. Spójrzmy jeszcze na inne miejsce, mianowicie na opowieść o bogaczu i biednym Łazarzu. Ono w tym związku jest bardzo interesujące. Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Pomyślmy jeszcze o sytuacji, gdy Pan w swojej walce z szatanem na pustyni odpowiedział, cytując miejsca z pism Mojżesza: tak więc mamy nie tylko dobitny dowód na boskie natchnienie pism Mojżesza, lecz również potwierdzenie, że człowiek, który kwestionuje autentyczność pierwszych ksiąg Biblii, nie może mieć mocnego fundamentu swojej wiary. Dlatego wiernie trzymajmy się Słowa Bożego. Przyjmijmy to Słowo do naszych serc i zgłębiajmy je z modlitwą. Tylko w ten sposób będziemy zachowani od wątpliwości. Nasza dusza będzie karmiona i pokrzepiana czystym mlekiem Słowa i ciągle pozostanie pod ochroną obecności Bożej. To jest to, czego potrzebujemy. Zanim zakończymy rozważanie tego czwartego rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej,
Chcielibyśmy jeszcze spojrzeć na relację o trzech miastach schronienia. Wtedy Mojżesz wydzielił trzy miasta za Jordanem na wschodzie, aby w nich mógł się schronić zabójca, który zabił swego bliźniego nieumyślnie, nie mając go przedtem w nienawiści, i aby ocalał, schroniwszy się w jednym z tych miast. Są to Beser w stepie na równinie dla Rubenitów, Ramot w Giladzie dla Gadytów i Golan w Baszanie dla Manassesytów. Wersety 41-43. Łaska Boża zawsze jest o wiele większa niż wszystkie ludzkie słabości i błędy. Przez to, że te 2,5 plemiona wybrało sobie swoje dziedzictwo na wschodzie Jordanu, pozbawiło się dziedzictwa ludu Bożego. Dziedzictwo Boże było po drugiej stronie rzeki. Lecz nie zważając na to, Bóg w swojej obfitej łasce nie pozostawił biednego zabójcy samego w jego udręce. Nawet jeśli człowiek nie jest w stanie wznieść się do wyżyn Bożych myśli, to jednak Bóg potrafi zstąpić do głębin ludzkich potrzeb. Nawet jeśli człowiek nie jest w stanie wznieść się do wyżyn Bożych myśli, to jednak Bóg potrafi zstąpić do głębin ludzkich potrzeb. W tej sprawie jego błogosławieństwo okazało się w tym, że dał 2,5 plemionom tę samą ilość miast schronienia, jak wszystkim pozostałym, którzy mieszkali w ziemi Kanaan. To rzeczywiście była wielka łaska. Jakże inaczej zachowałby się człowiek, gdyby Bóg zachował się wobec nich w zakonny sposób? Musiałby do nich powiedzieć: jeśli wybieracie swoje dziedzictwo poza granicami boskiej ziemi, jeśli jesteście zadowoleni czymś mniejszym niż Kanaan, nie możecie oczekiwać błogosławieństw i przywilejów tej ziemi. Przywileje Kanaanu muszą zostać ograniczone do Kanaanu. Wasi zabójcy muszą się przeprawić przez Jordan i tam znaleźć miasto schronienia. Jednak łaska okazuje się w inny sposób. Byłoby już godne podziwu, gdyby 2,5 plemiona otrzymało jedno miasto schronienia. Jedynie nasz Bóg zawsze czyni więcej ponad to, o co możemy prosić albo o czym możemy myśleć. Dlatego ten mały rejon w porównaniu z Kanaanem został potraktowany tak, jak cała ziemia Kanaan. Czy przez to Bóg pokazuje, że 2,5 plemiona postąpiło właściwie? Nie. Lecz to udowadnia, że Bóg jest dobry mimo naszych słabości i złych decyzji. Czy On mógłby pozostawić biednego zabójcę w ziemi Gilead bez schronienia? Nie. Bóg chciał być uwielbiony. Czytamy w Księdze Izajasza 46:13. Przybliżyłem moją sprawiedliwość. On zatroszczył się o to, aby miasta schronienia były w zasięgu zabójcy. On chciał, aby jego obfita, przelewająca się łaska dotarła do potrzebującego właśnie w tym miejscu, w którym się znajdował. Nasz Bóg ciągle tak postępuje. Na wieki niech będzie wysławione jego święte imię. A taki zakon przedłożył Mojżesz synom izraelskim. Takie są świadectwa, ustawy i prawa, które oznajmił Mojżesz synom izraelskim po ich wyjściu z Egiptu za Jordanem w dolinie naprzeciw Bespeor, w kraju Sychona, króla Amorejczyków, mieszkającego w Heszbon, którego Mojżesz wraz z synami izraelskimi pobił po ich wyjściu z Egiptu i którego ziemię wzięli w posiadanie, podobnie jak ziemię Oga, króla Baszanu, dwóch królów amorejskich, którzy mieszkali za Jordanem na wschodzie, od Aroer, leżącego nad brzegiem potoku Arnon, aż do góry Sirion, czyli Hermonu, oraz cały step za Jordanem na wschodzie, aż do Morza Stepowego u stóp zbocza Pisga. Werset 44-49. Tym kończy się to cudowne przemówienie. Radością Bożą jest ustalać granice zamieszkania swojego ludu i zajmować się małymi rzeczami, które mają związek z jego historią.
Z miłującym zaangażowaniem bierze udział we wszystkim, co ich dotyczy, w ich walkach, zwycięstwach, posiadłościach i granicach ziemi. Jego ojcowskie serce zajmuje się wszystkim tym, co dla nas wydaje się zbyt małe. Człowiek w swojej pysze uważa to za coś poniżej swojej godności, gdy miałby zajmować się drobnostkami. Lecz nasz Bóg liczy włosy na naszej głowie i zna każde nasze zmartwienie, każdy smutek i każdą potrzebę. Nic nie jest za małe dla Jego miłości i nic za wielkie dla Jego mocy. Nie ma ani jednej, nawet mało znaczącej sprawy w naszym życiu, o którą by się nie troszczył. Jakże mało myślimy o tym, że nasz Ojciec zajmuje się wszystkimi naszymi małymi troskami i smutkami i że możemy iść do Niego z wszystkim, co nas dotyka i przygniata. Często myślimy, że takie drobnostki są za małe dla wzniosłego i potężnego Boga, który mieszka w niebiosach i panuje nad ziemią. Myśląc tak, pozbawiamy się niezliczonych błogosławieństw w naszym codziennym życiu. Chciejmy myśleć o tym, że te małe i te wielkie rzeczy mają takie samo znaczenie dla naszego Boga. On podtrzymuje wszechświat przez moc swojego słowa i jednocześnie widzi wróbla, który spada z dachu. Dla Niego stworzenie świata nie jest trudniejsze niż przygotowanie pokarmu dla biednej wdowy. Wielkość Jego mocy i chwała Jego panowania, tak jak i pełna miłości piecza i Jego serca nad wierzącymi, wszystkie te rzeczy w równy sposób wywołują w nas podziw i uwielbienie.